Mortal Kombat to moja ulubiona seria bijatyk. Ostatni filmik, w którym zmierzyłem się z Sherim, zainspirował mnie do stworzenia tej listy. Oto top 6 najbardziej brutalnych fatality z najnowszej odsłony krwawych bijatyk, czyli Mortal Kombat XL. Przypominam, że jest tutaj naprawdę dużo brutalności, dlatego jeśli jesteście wrażliwi na takie sprawy, to polecam nie oglądać filmiku. Dla wszystkich innych, miłego oglądania. Mordercze wykończenia przeciwnika były zawsze wyznacznikiem serii Mortal Kombat, jednak 10. odsłona cyklu udowadnia, że mogą być one jeszcze bardziej brutalne. Na przykład Fatality Kung Lao, które ląduje na miejscu 6. Samo rozcięcie głowy na pół to jeszcze nic nadzwyczajnego w świecie Mortal Kombata. To, co sprawia, że to wykończenie jest tak brutalne, to hektolitry krwi wylewającej się z pokonanego przeciwnika i dźwięki piły powoli przecinającej czaszkę. No i to zbliżenie na rozrywaną w pół głowę. Jeśli to ląduje na miejscu 6, to dalej może być tylko gorzej. Albo i lepiej, zależy jak na to patrzeć. Piąte miejsce zajmuje Johnny Cage i jego adekwatnie nazwany Face Smash. Nasz sobowtór Johna Cena bezlitośnie zaprzyjaźnia twarz wroga z ziemią i uderza tak szybko i tak mocno, że po kilku sekundach zostaje z niej tylko to. Ponownie brutalność wynika tutaj ze zbliżenia na twarz po operacji plastycznej przeprowadzonej przez doktora Cage'a. Przynajmniej jego drugie fatality stara się troszeczkę rozładować atmosferę. Kenshi został dobrze potraktowany w najnowszej odsłonie Mortala. Dostał naprawdę dobre fatality. W sumie oba jego wykończenia mogły trafić na tą listę, ale postanowiłem, że zamieszczę tutaj oczywiście to bardziej brutalne. Przedstawiam Telekopter, czyli fatality równie bajeranckie co brutalne. Jak widać na załączonym obrazku, wirująca katana Kenshi'ego w wyjątkowo bolesny sposób odcina całą twarz nieszczęśnika, a potem szatkuje go na kawałki. No i oczywiście dla dodatkowego efektu mamy tutaj zwolnione tempo, żeby pokazać wyjątkowo nieprzyjemne ostatnie chwile wroga. Teraz dopiero dochodzimy do prawdziwych wykręcaczy żołądków. Dosłownie. Wykręcacz wnętrzności Ermaka brzmi nieprzyjemnie, a wygląda jeszcze bardziej nieprzyjemnie. Ermak podnosi ofiarę za pomocą magii, przekręt w lewo, przekręt w prawo i... Ała. Ała. Wszystkie organy wroga nie dość, że zostają wyciągnięte przez jego usta, to jeszcze zostają zmiażdżone i rzucone na glebę, podczas gdy ciało poległego wisi w powietrzu z jelitami zwisającymi z ust. Jeśli ten barwny opis i widok was nie rusza, to gratuluję, macie mocny żołądek. Albo was to kręci, zboczeńcy. Następny. Mieliście mało zmasakrowanych twarzy i wypadających wnętrzności? To co wy na to, żeby połączyć te dwa piękne widoki w jeden? Leatherface, który pojawił się dopiero po raz pierwszy w Mortal Kombacie, zafundował nam bardzo bolesne fatality. Niczym w filmie, z którego pochodzi, wiesza on za usta na haku swoją ofiarę i nadaje nowe znaczenie zdaniu masakra piłą mechaniczną. Jakby było mało, wszystkie flaki potem wylewają się na podłogę. Plus za autentyczność względem filmu, minus za wywołanie u mnie konwulsji. Ciekawe, co może przebić tak brutalne wykończenie. Przekonajmy się. Na pierwszym miejscu ląduje nasza bogacie uzębiona znajoma Milina. To fatality godne jest torturowych porno. Nie żartuję. A więc, Milena skacze na wroga i zaczyna gołymi rękoma wyrywać mu wnętrzności. Jeszcze nie macie dość? Okej. Potem wrzeszczący z bólu nieszczęśnik próbuje się odczołgać, lecz nie daje rady, bo Milena już rozdarła jego ciało na pół. Jeszcze jesteście? W porządku, więc patrzcie dalej. Kiedy przeciwnik jest już martwy, Milena zaczyna zjadać jego organy. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że jest to najbrutalniejsze fatality w całej historii Mortal Kombat. Dzięki za oglądanie tej wyjątkowo bolesnej top szóstki. Jeśli podobał wam się ten filmik, albo was to kręci, zboczeńcy, to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Każda pomoc się przyda. Na razie!